Witam Cię w drugiej części dwuczęściowego materiału o tym, jak stworzyć własną figurkę. W pierwszym materiale pokazywałem, czego potrzebujesz na start oraz jak zrobić szkielet do naszej figurki. Bardzo ważna kwestia w tym całym procesie. Zanim zaczniemy, zapraszam Cię na moją stronę, która niedawno powstała i tam jest pierwszy artykuł o tym, jak w 7 prostych krokach stworzyć własną figurkę. W tym filmie pokazuję Ci, jak ja tworzę figurki, jak to wygląda u mnie, a na stronie masz właśnie wszystko fajnie objaśnione. Zatem, jeżeli ten film Ci się spodoba, będziesz chciała stworzyć własną figurkę, no to jako uzupełnienie zapraszam Cię na moją stronę. Tam znajdziesz też linki do ciekawych twórców, jak do listy materiałów i narzędzi, jakich ja używam. Także nie przedłużam, miłego oglądania. Dobra, nasze zlepki gliny mamy wygładzone i teraz jak mamy to wszystko wygładzone, no to mamy pogląd na to, jak to wszystko wygląda i możemy sobie dodawać coraz to więcej gliny. No i tutaj macie spojrzenie na nogę wygładzoną, może damy tak o lampę, będzie lepiej widać, na nogę wygładzoną i na nogę już z dodanymi proporcjami i głównymi zarysami, czyli kostki, mięśnie, jakieś tam ala ścięgna, kolano. I tak, ta figurka nie będzie jakoś super dokładna, w szczegóły nie chce się bawić, ma być to prosta figurka. Tu jakieś zarysy już palców. Także tak to wygląda. I teraz na tą wygładzoną figurkę będziemy dodawać elementy. I tak, żeby nam się wszystko zgadzało, czyli żeby dwie nogi były tej samej grubości, miały takie same proporcje. No i właśnie wyprowadzenie jakichś tam ścięgień, kostek, tego typu rzeczy. Także kolejny etap, nadawanie już naprawdę fajnych kształtów. I to będzie przedostatni etap modelowania. Ostatni, no to już takie stricte szczegóły. Co fajne, jak mamy to na drucie, no to to, że na przykład jak tutaj działam sobie z brzuszkiem sobie działamy, to na tym drucie po prostu mogę to sobie wygiąć w taki sposób i mam na przykład łatwe dojście, damy tutaj trochę wyżej, mam bardzo łatwe dojście do na przykład pach, prawda, tutaj do krocza, żeby ten ogon nasz podłączyć do jakichś spodnich części rąk, żuchwy, a później cyk, na przykład w dół i mam łatwy dostęp do na przykład do ramienia, do czaszki, do wyprofilowania linii oczu, tego typu rzeczy, więc naprawdę to jest mega wygodne. Mamy tutaj dookoła dojście do wszystkiego, tutaj pachy chcemy zrobić, to cyk w dół i robimy sobie pachy, więc mega wygoda z takim czymś. Dlatego właśnie tak jak mówiłem, podstawka robocza do figurek, a na koniec dopiero podstawka taka docelowa, jaka ma być. Mały update, jak to wygląda. Wcześniej oczy były trochę bardziej z boku. Teraz są bardziej na wprost. Wyglądał trochę jak koń, więc to musiałem zmienić. Chociaż kurde, nie wyglądało tak, to aż tak źle, bo od przodu była nieźle wyeksponowana czaszka. Więc jeżeli chodzi mi na przykład w tej figurce właśnie chodziło o to, żeby połączyć tego miutu z takim no kosmitą, tak? A jednak miutu, jak może nie większość wie, ale jest Pokemonem typu psychicznego, więc głównie tą czachą jakby pracuje, więc to też fajnie było wyeksponowane, ale w sumie teraz bardziej to przypomina kosmita, jak dałem oczy na środku, więc też
Też fajnie, fajnie to wygląda. Mamy coś takiego. Lecimy dalej z rączkami. No i oczy będę jeszcze, nad oczami będę pracować. Także no, lecimy. Lecimy, ale już mało zostało, także włączamy sobie coś na kompie i jazda. Dobra, ja uważam, że moja figurka jest skończona, więc teraz trzeba ją wypalić. Kwestia ważna, ja tak jak wspominałem, będę robić z tego odlew, dlatego ogona jeszcze nie robię, bo jakbym zrobił teraz ogon, to ciężko by mi było odlać to z żywicy, po prostu zrobić samą formę. Jeżeli chodzi o to, jak odlewać z żywicy, jak robić formę, to też nie będę niedługo robić film na ten temat. A jeżeli już jest na kanale, no to jakiś odnośnik macie w opisie albo w karcie. I zrobiłem ręce, ale jednak stwierdziłem, że będę musiał je odciąć właśnie z racji tego, że no jednak będę robić ten odlew i też mi to po prostu ułatwi sprawę. Przed włożeniem tego do piekarnika oglądamy jeszcze figurkę z każdej strony. Jak mamy jakieś niedociągnięcia, no to po prostu poprawiamy. Co ważne, ja bym się aż tak, zwłaszcza przy pierwszej figurce, jakoś się nad tym specjalnie nie spuszczał, bo przy pierwszej figurce, wiadomo, zawsze będzie spojrzenie, spojrzysz na tą figurkę i powiesz sobie, kurde, mogłam to zrobić lepiej. Zawsze tak będzie, tego nie unikniemy, nie ma co się nad tym, tak jak mówiłem, spuszczać, bo będziemy się zbyt zastanawiać, a za mało zrobimy. Lepiej sobie zrobić jedną, drugą, trzecią i czerpać po prostu z tego frajdę. Także ja sobie oglądam figurkę dookoła i będę to wypiekać. Jeżeli chodzi o temperaturę wypiekania, no to w zależności jaką glinę macie, ja jak pamiętam, no to wypiekałem to jakoś 130 w mojej glinie. To jest... 130 i 15-30 minut. A przy tej figurce to tak zrobimy z 20 minut, myślę. Tak się prezentuje wypieczona figurka i teraz co będę robić, to tak. Zedrę sobie na płasko miejsca, w których jeszcze musimy dorobić dalsze części, czyli tutaj ręce, jak i ogon. Jak już łatwo zobaczyliście, odczepiłem całość od podstawy. Teraz będę to wyrównywać. Jak zobaczycie, jak będziecie pracować z taką gliną, ona, jak jest zimniej, no to troszkę twardnieje. To nie jest glina taka, która nam całkowicie zastyga po kontakcie z powietrzem, ale wiadomo, żeby się fajniej pracowało, no to jest dobrze sobie to po prostu w palcach pognieść. Wtedy jest ta glina bardziej plastyczna. Podobnie jak plastelina, jednak plastelina to już, jak za długo będziemy mieć to w palcach, to nam czasami płynie, tak? Więc, jeżeli w momencie, kiedy glina ma kontakt z ciepłym, tak, bo pocieramy, to nam się robi bardziej plastyczna, to tym bardziej będzie się stawać bardziej plastyczna w momencie, kiedy potraktujemy ją temperaturą 130 stopni w piekarniku. Dlatego właśnie jest ważne, żeby zrobić dobry szkielet z mocniejszego druta. Kolejny raz problem z tym. O czym to ja mówiłem? A, że potrzebujemy właśnie twardszej konstrukcji, bo na przykład, nie wiem, będziemy tak samo, tak jak ja wypiekałem figurkę w taki sposób, musiałem ją ułożyć, żeby nam się w ogóle zmieściła do piekarnika. W momencie, jakbym nie miał drutu, w ogóle to też by było ciężko w ogóle nogę uformować, jakiś cienki bym miał. I na przykład na końcu miałaby ta figurka naprawdę potężną stopę, jakiś kurna kloc, nie? No to pod wpływem tego ciężaru mogło nam by się to po prostu wszystko... Kolejny raz mówię, ja z tej figurki będę odlew robić, dlatego tak trochę kombinuję. Jeżeli wy nie robicie, cały steraż robicie razem z ogonem, czy tam z innymi jakimiś tam rzeczami i sobie to śmigacie. No ja niestety muszę zrobić to w taki sposób, no ale ogólnie z tej figurki jestem zadowolony. Także no. Lecimy dalej. Parę dni do przodu
No i robimy update. I tak, zrobiłem sobie łapki. Mamy dwie łapki. I tutaj szkieletu nie robiłem. Do łapek podchodziłem, kurde, z 5 razy, zanim to wyszło. Powiedzmy, że jest git. Tak wygląda nasza figurka. Jak widzicie, dorobiłem jeszcze uszy, no ale to już wypiekliśmy, a uszy trzeba było wypiec. No jak to zrobiłem? Jak zrobiłem rączki? O, cyk. Zaraz to tak szło, tak. Cyk i cyk. Jakoś, kurde, jak to było? O. O, mamy łapki. I tak. Wymodelowałem tutaj łapki, przyczepiłem je do tych stożków, dokleiłem dookoła gliną, wyrównałem to wszystko, delikatnie odczepiłem, jeszcze raz nałożyłem, jeszcze raz dokładnie to wyrównałem, odczepiłem, delikatnie położyłem i do wypiekania. I tak samo zrobiłem z uszami. Ale jak od razu wziąłem to z piekarnika, no to klejem, zwykłą kropelką, przyczepiłem te uszy po prostu jeszcze do głowy. No i w momencie, jak te uszy były dopiero wyjęte z pieca, no to jeszcze, powiedzmy, jakoś mogłem je tutaj doformować, ale nie było to łatwe, trochę się połamały. Mniejsza. Mamy to, nałożyłem na to podkład biały. I tak, nie jest to już stricte podkład do malowania. Ja biorę podkład, żeby zobaczyć, gdzie są nierówności, bo ponieważ jak mamy glinę wypieczoną, to jest dużo przebarwień na niej. Jest ciężko powiedzieć, czy to jest przebarwienie, czy jakaś rysa. Dużo zabawy. No i tak właśnie zobaczyłem, że a tu jakieś takie ryski są. I to będziemy wszystko uzupełniać. Jak do tego jeszcze dojdziemy? Kwestia podstawki. Zrobiona z dwóch kawałków sklejki. Obrysowałem jedno pudełko okrągłe, drugie połączyłem. Tutaj prosta konstrukcja metalowy pręcik. Dziurę wywierciłem zwykłym wiertłem do drewna. Tutaj w glinie to też jest wyjmowane z tej części. W razie czego tutaj od spodu wkrętami, podkładki filcowe na czarno i mamy naprawdę spoko podstawkę. To już będzie docelowa do naszej figurki. Ja ją zmontowałem, żeby po prostu było łatwiej malować w ten sposób. No i właśnie już na tej figurce będzie się prezentować. Może kiedyś zrobię jakąś dedykowaną, jakieś skały, może tego typu rzeczy. Także taki update naszej figurki. I tak, jak tutaj mamy nałożone na to podkład, to jakieś ubytki, bo gdzieniegdzie ja tą figurkę tyle razy transportowałem do warsztatu, do rodziców, że miało prawo to popękać i ja będę to wszystko uzupełniać szpachlą do drewna. Z racji tego, że jest to projekt dla mnie, on do nikogo nie będzie iść, on będzie u mnie stać, no to zdecydowałem się na masę szpachlową do drewna. Ogólnie nie jest moim zdaniem to zły sposób, jeżeli to jakieś małe są ubytki. Można też i jakimś klejem uzupełnić. Też jak będziemy malować, to jakieś tam takie ryski czy coś, to tego też nie będzie widać po tym malowaniu. Ale ja zdecydowałem, że jeszcze tutaj szpachlę dam. Jak chcecie bardziej profesjonalnie, no to są specjalne takie szpachle do modeli w takich tubkach. Też można to nabyć. Spadł mi ogon i nie dość, że przyczepił się pył z warsztatu do świeżo pomalowanego podkładu, to też muszę zetrzeć, no to właśnie pękło to i mamy odprysk. I z tego, co widzę, czy ja wszystkie kawałki pozbierałem? Tak, wszystkie, ale trzeba po prostu to skleić. No i tym się teraz zajmiemy.
Na początek przemalowałem to wszystko jeszcze białym akrylem. No i teraz mamy kolor docelowy. Wcześniej jeszcze pomalowałem oczka. W ten sposób to mogliście zobaczyć. No i kolor docelowy zmieszany różowy, brązowy, biały. I tak, pierwszy wyszedł za różowy, drugi za beżowy, ale jak zmieszałem oba, wyszło git. Więc wszystko jeszcze właśnie tym naszym kolorkiem docelowym pomalowałem. Ogon tylko początek. No i teraz będziemy dokładać bardziej fioletowe kolorki. No i tutaj chciałbym jeszcze jakąś taką głębię z tego wyciągnąć. Jak? Jeszcze nie wiem. Mogę Wam jeszcze polecić, że na przykład jak macie taką podkładeczkę, no to można na przykład sobie jakiś papier na nią dać, żeby co? Żeby farbą nie upaćkać. Ale ja to tam akurat taka robocza. Przemalować to drugi raz to nie problem. Dobra, trochę fioletu. Nie chcę robić jakiegoś super mocnego koloru, myślę. Więc zobaczymy. I teraz zmieszam to z tym beżowym chyba. Tak jak uważam, że wyrzeźbienie tego wyszło mi. Tak malowanie, kurde, nie czuję jakoś tego. Za bardzo w głowę pomalowałem na fioletowo. Nie wiem, czy to widać. I to wygląda, jakby po prostu go ktoś ścisnął za... I się chłop fioletowy zrobił na ryju. Także jeszcze to malowanie, no... Będę musiał podszlifować, najgorzej nie jest. No spokojnie, trzeba to zrobić, kurczę. Myślę, że dzisiaj po prostu sobie dam spokój. No już końcowe pewnie foty wlecą. Końcowe foty pewnie wlecą, jak to zostało zrobione. Także w ten sposób. Kurde, nie no, jak teraz patrzę, to no kwestia po prostu, żeby przy tym faktycznie siąść i to zrobić. No jakoś po prostu nie mam do tego dzisiaj za bardzo głowy. Także póki co chłop ze ściśniętym czymś napuchniał i trzeba go poprawić w niedługim czasie. A więc tak wygląda u mnie proces budowy figurki. Jeżeli zdecydujesz się zrobić u siebie taką figurkę, no to zapraszam do mnie na stronę. Nie musisz wracać do tego filmu. Tam na stronie masz w prostych punktach wyjaśnione, jak taką figurkę krok po kroku zrobić. Także z tym artykułem na bank stworzyć swoją pierwszą figurkę. Jeżeli już stworzyć taką figurkę, no to zapraszam do mnie na Instagram. Podziel się tą wiadomością. Jestem ciekaw efektów, jak to wyszło. No i jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, czy też jak się nowy artykuł pojawi, no to również zapraszam na Instagrama. No i jak macie jakieś pytania, jakiekolwiek, z chęcią odpowiem. W tym materiale w zasadzie na tyle. Niedługo więcej filmów, więcej artykułów. Także co ja mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że ten materiał Wam się przydał, miło spędziliście czas. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym materiale, czy był dla Was pomocny. No i w sumie tyle. Dzięki bardzo, że zostaliście do końca. No i do następnego. Cześć!